Cześć, witam Was prosto z warszawskiej premiery Oppo. Oppo wchodzi dziś na polski rynek. A zatem możemy już oficjalnie powiedzieć, że Oppo rozpoczęło swą działalność w Polsce. Oznacza to oczywiście dobrą dostępność europejskich wersji smartfonów. Oczywiście oznacza to pełne wsparcie serwisowe i techniczne, no i przede wszystkim dobrą dostępność telefonów w większości sieci handlowych oraz u operatorów. No i tu już możemy Wam powiedzieć, że telefony Oppo pojawią się w Orange Play i w T-Mobile. No i pewnie najbardziej interesuje Was to, jakie modele na początku trafią do Polski, no i jakie będą ich ceny. Zatem, może od tego zaczniemy. Przede wszystkim gwiazdą jest Oppo Find X. Imponujący telefon, który będzie kosztował 3699 zł. Będzie również dostępny w ekskluzywnej wersji Lamborghini, ale ta niestety będzie już kosztować 7299 zł. Na nieco mniej zasobne portfele yy, czeka Oppo RX17 Pro za 2599 zł. No i jego młodszy, ale wcale nie dużo gorszy brat, RX17 Neo, który kosztuje 1499 zł. A jako uzupełnienie ze strony powiedzmy sekcji smartfonów bardziej budżetowych mamy Oppo ax 7 które kosztuje 999 zł. No, to przyjrzyjmy się może telefonom, jakie Oppo wprowadziło na nasz rynek. Findex, no to po prostu gwiazdor. Bardzo efektownie wygląda. Ma bezramkowy ekran Full HD, o przekodnej 6,4 cala, wykonany w technologii AMOLED. No i tu producent chwali się, że ten ekran zajmuje ponad 92% przedniego panelu. No, i jeszcze jest tutaj dodatkowy Bayer. Przedni aparat fotograficzny zamontowany na wysuwanym wysięgniku. Ma 25 megapikseli, więc zapewni raczej przyzwoitą jakość zdjęć, no ale to jak on działa, jak on wygląda robi wrażenie. No i do tego oczywiście obsługuje ten aparat również bardzo zaawansowany układ rozpoznawania twarzy wykorzystujący identyfikację 15 tysięcy punktów i Tutaj producent podaje, że ten układ rozpoznawania twarzy stanowi 20 pewniejszą ochronę niż klasyczny czytnik linii papilarnych, którego tutaj nie ma, co ciekawe. Tylny aparat Findexa również jest nie od parady ma matryce 16 i 20 megapikseli. A sercem telefonu jest Snapdragon 845, we flagowcu nie mogło być inaczej. Do kompletu mamy tutaj 8 GB RAMu i 256 GB pamięci wewnętrznej oraz akumulator pojemności 3730 mAh z 20-watowym szybkim ładowaniem. Model ten będzie oferowany w kolorze niebieskim albo czerwonym, ale też będzie można kupić wersję Lamborghini, dużo droższą, z logo Lambo na tyle obudowy, no i oczywiście z obudową z włókna węglowego. W telefonie tym znajdziemy 512 GB pamięci wewnętrznej, ale co ciekawe, akumulator będzie mniejszy niż w standardowym Findixie. 3400 mAh. Żeby nam to zrekompensować, producent dał tutaj technologię OPPO Volt Flash Charge, która napełni baterię w tylko 35 minut. Jeżeli jednak wydanie ponad 7000 na telefon, to dla nas abstrakcja, możemy sięgnąć po OPPO RX17 Pro. On ma wyświetlacz Full HD, również AMOLED o przekątnej 6,4 cala z kropelkowym noczem. W tym noczu tkwi 25-megapikselowy aparat do selfie z obiektywem o przysłonie 2,0. Tutaj sercem telefonu jest Snapdragon 710 wspierany przez 6 GB ram i 128 GB pamięci wewnętrznej. Tutaj znowu mamy też ciekawy akumulator, bo dwuczęściowy, o łącznej pojemności 3700 mAh i również szybkim ładowaniem 50W. W tym przypadku producent chwali się, że 40% naładowania mamy już w 10 minut. Od zera oczywiście. Nieźle zapowiada się potrójny aparat fotograficzny, tylny oczywiście. Pierwsza matryca ma 12 megapikseli i obiektyw o przysłonie 1,5. Drugiej, 20-megapikselowej, towarzyszy z kolei obiektyw ze zmienną przysłoną od 2.4 do 2.6. No i działanie tych dwóch matryc wspiera jeszcze czujnik głębi obrazu, który zapewnia chociażby dobre rozmycie tła. Ten telefon z kolei będzie dostępny w gradientowych odcieniach zielonego albo fioletu. Kolejnym z debiutujących dziś w Polsce modeli jest Oppo RX17 Neo, czyli nieco młodszy brat RX17 Pro. Jest tańszy, ale ma taki sam wyświetlacz, też ma czytnik linii papilarnych wkomponowany w ekran i również taki sam 25-megowy aparat fotograficzny przedni. Natomiast tylny już jest nieco inny. Ma główną matrycę 16-megapikseli z obiektywem 1,7 i tylko jedną matrycę pomocniczą 5-megową z obiektywem 2,4. Niższa cena nie bierze się z kosmosu, więc mamy tutaj też nieco niższy model procesora, Snapdragon 660. No i trochę mniej RAMu, 4 GB. Na szczęście pamięci na dane pozostawiono 128 GB. No i ten model dla odmiany będzie dostępny w kolorze czerwonym albo błękitnym. Najbardziej przyjaznym dla portfela modelem w polskiej dystrybucji Oppo będzie AX7, który ma 6,2-calowy ekran HD+, procesor Snapdragon 450, 4 GB RAM i 64 GB miejsca na dane. Telefon zasila akumulator o pojemności 4230 mAh wciąż z szybkim ładowaniem, a z kolei selfie zapewnia 16-megowy aparat z przysłoną 2.0. Aparat siedzi oczywiście w kropelkowym noczu nad ekranem, żeby było modnie. Ten telefon ma również podwójny aparat z tyłu: 13 plus 2 megapikseli. I obiektywy mam, mają tutaj przysłonę 2.2 i 2.4. Ten dla odmiany model będzie dostępny w kolorze złotym albo niebieskim. Skoro już sobie obejrzeliśmy wchodzące na polski rynek telefony, to ja tylko tak dla porządku dodam, że są one objęte dwuletnią gwarancją w trybie door-to-door -door, bez względu na to, który model wybierzemy. I tak gwarancję obejmuje również wbudowane baterie. Serwis zapewnia firma SBE Polska, a akcesoria, które znajdziemy w zestawach, mają gwarancję na 6 miesięcy. I to by było na razie tyle. Dziękuję za oglądanie, żegnam się już z Wami, cześć!